Państwa, w mieszkaniu u mnie znalazłem taki portfel Star Wars. Zastanawiam się, czy jest oficjalny, czy nie. Tutaj mamy też jakieś logo Star Wars. Ja go kupiłem lata temu, w latach 90., w 97 roku. 98, o. I będę nosić tutaj teraz te. Leżał, przeleżał gdzieś tam w szufladzie, bo ja zawsze miałem inne. Przeleżał w szufladzie tyle lat i zastanawiam się, czy to jest oficjalny po prostu ten, bo ma tutaj taką etykietę. Nie wiem, czy będzie widać, proszę Państwa, no postaram się pokazać w ten sposób może. O. Zobaczmy sobie, o. Lucasfilm 1997, nie wiem, czy to jest oficjalny produkt, czy nie. Ja go w tamtych latach kupiłem za grosze, za granicą akurat byłem i zastanawiam się, czy to jest oryginał, czy to po prostu jest podróbka. Cholera wie. W każdym razie, no będę go używał teraz sobie jako portfel. Przeleżał tyle, to niech nie leży już kolejnych 20 lat, więc będę go używał jako portfel taki codzienny, bo mój ogólnie portfel się porwał, a nie chcę mi się kupować na razie innego, to sobie znalazłem tego przypadkowo ostatnio, szukałem, gdzieś tam patrzę był, no to to będzie mój portfel, taki można powiedzieć, że dziecinny, ale teraz jest moda na te geekostwo, nerdostwo i te jakieś Gwiezdne Wojny, chociaż ja tych Gwiezdnych Wojen to tam ostatni raz to widziałem z 7 lat temu, czy tam więcej, a tych nowych, te Przebudzenie Mocy nawet w ogóle nie widziałem, więc no przerzucę sobie tutaj całą moją kasę i będę tego używał. A ten filmik tylko tak nagrałem na pamiątkę.